Już od 30 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to organizacja rodziców tych dzieci. 30 lat temu czuliśmy się bardzo samotni, izolowani. Byliśmy sami ze swoim problemem. Dziś jest to zupełnie inaczej, ale to dzięki naszej działalności, ale i też licznych sprzymierzeńców, których od razu pozyskaliśmy. Myślę tu o władzach samorządowych Biskupca, później władze samorządowe powiatu. Liczni przyjaciele, przedstawiciele instytucji. Codziennie w naszych placówkach zajmujemy się około 350 osobami. Są to osoby od wczesnego dzieciństwa, kiedy tylko zauważy się jakieś problemy z rozwojem psychoruchowym, poprzez edukację przedszkolną, edukację szkoły podstawowej. Też nasze dzieci przechodzą etap przysposobienia do pracy. Jak rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, szczególnie z głębszą, to rodzice myślą, co będzie z naszym dzieckiem, jak nas zabraknie. I to jest taki problem. I tu myślimy o mieszkalnictwie. Już mamy też sukcesy w tym zakresie. Jesteśmy właścicielem mieszkania chronionego. Mamy też budynek, który w przyszłości planujemy jakby przygotować do zamieszkania przez nasze osoby z głębszą niepełnosprawnością. Potrzeby są duże, ale my jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych staramy się, czy wręcz pomagamy, tak, takim placówkom poprzez różnego typu projekty, które ogłaszamy, czy też konkursy i te jakby organizacje korzystają z tego. Tak. W każdym powiecie, tak prawdę mówiąc, jest takie stowarzyszenie, czy warsztat terapii zajęciowej, no natomiast jeśli chodzi o zakłady aktywności zawodowej, to niestety jeszcze nie ma jakby w każdym powiecie w naszym województwie, ale pracujemy na tym. Jest nowy program Samodzielni Mobilni Aktywni, gdzie tam będzie taka możliwość jakby sfinansowania Zakładu Aktywności Zawodowej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nie wiem, co to by było, żeby tu tego nie było, tak? Dużo się rozwinęli, dużo się nauczyli, bardzo nam pomogli. Ja jestem w dwóch osobach. Ja i mój syn Rafał, tak? Że gdzie ja, to i on, tak? Zawsze ze wszędzie chodzę z nim, zabieram go, gdzie mogę i nie jest to dla mnie żadną przeszkodą. Yeah.